Odcinki powstają dzięki wsparciu naszego patrona. Adam, dzięki za wsparcie, nawet w tych gorszych chwilach. Na informacje dotyczące Mrocznego Domu w środku lasu natrafiliśmy poprzez jednego z was, naszych widzów. Często się zdarza, że miejsca z projektów, które przeprowadzamy, pochodzą właśnie od was. Tak było i w tym przypadku. Niepokojący i intrygujący materiał podesłał nam Radek Podziemny, w którym widać, jak odwiedza i eksploruje bardzo ciekawe miejsce. Od razu nas tym zainteresował i postanowiliśmy, że odwiedzimy ten dom. Dom, który stoi w totalnym lesie, pośrodku niczego. Wewnątrz dziwne, niepokojące malowidła. Pokruszony tynk, porozrzucane przedmioty. Sceneria jak z horroru. Miejsce idealne dla Mystery Hunters. W nocy z 14 na 15 sierpnia przyjechaliśmy na miejsce, a widok wrył nas w ziemię. Od dawna nie czuliśmy takiego dreszczu niepokoju, jak tamtej nocy. Słucham. Cześć Radek. Cześć. Piotrek z Mystery Hunters. Słuchaj. Cześć Piotrek. Radek też jest ze mną. Tak, bo ja słyszałem, kojarzę, że macie Radka w ekipie, no. Tak, też mamy Radka w ekipie. Słuchaj, jesteśmy na miejscu, które nam podesłałeś. Które? Nie wiem, czy pamiętasz letni... Ośrodek radiowy, czy tamten dom? Tamten dom. W środku lasu, tak. Jesteśmy najpierw w tym pierwszym obiekcie. Tylko mamy trochę sprzeczność informacji, bo wysłałeś nam dwa miejsca. Do jednego podałeś też koordynaty i wydaje mi się, że to, tam, gdzie podałeś koordynaty, to podesłałeś też cztery zdjęcia. Na jednym z nich była głowa manekina. Czy to jest, dobrze myślę? To jest głowa manekina, jest w tym ośrodku radiowym w lesie, nie w domu. To jest od razu, jak przejdziecie przez bramę, to po prawej stronie jest taki budynek. I to jest tam. Czyli to jest przy ośrodku. Bo wy jesteście bardzo blisko tego ośrodka teraz. I tam jest normalnie, albo brama będzie otwarta, a jak nie, to po prawej stronie od bramy jest dziura w kracie. I nie patrzcie na to, że jest obiekt monitorowany, bo to po prostu nas leśnictwo kupiło od Orange ten ośrodek i po prostu, żeby grzybiarze nie wchodzili, a tak czy siak wchodzą tam wszyscy. Ale podejrzewam, że będzie brama przesuwna otwarta. Okej, okay. No dobra, skupmy się jeszcze na chwilę na tym domu w środku lasu. Podsyłałeś nam też filmik. Ty byłeś tam w środku sam, czy z kimś? Byłem z koleżanką. Co wiesz na jego temat? Jakby więcej historii, jakbyś mógł nam podsunąć coś, cokolwiek? Wiesz co, no to kiedyś tam mieszkał w latach 90. bodajże, to wybudował jakiś gościu, który, że tak powiem, zmarł. To wiem na pewno, ale że tak powiem... Potem to było wystawione na sprzedaż i nikt tego po prostu nie kupił. Tak, coś pamiętam, że mówiłeś o... Tam są jakieś spędy młodzieżowe. Mówiłeś... Tam jakieś tam różne rzeczy ze świeczkami, ja tam generalnie nie wchodzę. Znaczy jak kiedyś podchodziłem, to oni spieprzali tym nim oknem wszyscy, wiesz. Czyli to jest ten dom, tak? Tak, to jest ten dom. Tam widziałeś to malowidło w środku. Tak, tak, właśnie robi wrażenie i wygląda, jakby ktoś to namalował dzień albo dwa dni temu. Powiem ci, że to się pojawiło jakoś na początku, jakoś we wrześniu zeszłego roku. Tak, bo ja tam kiedyś blisko mieszkałem, to ja tam często z psem chodziłem generalnie i tego nie było, ale jakoś pojawiło się to na koniec wakacji, początek września wtedy, w zeszłym roku. Z tego co kojarzę, to ten starszy pan właśnie powiesił się w piwnicy, to jest ten budynek? W piwnicy, tak, były takie informacje od sąsiadów, dokładnie. I nie stwierdzono udziału osób trzecich z tego, co pisałeś. Mi się wydaje, no raczej tak, ale wiesz jak to jest, jak ktoś się wiesza, to policja, żeby szybko zamknąć sprawę, po prostu wpisze, że się wiesza, tak.
Cześć YouTube. Historia jest niezwykle krótka, prosta. Jesteśmy w środku lasu na obrzeżach Warszawy. Za nami dziwny, piętrowy dość budynek, pokryty drzewami. Informacje na jego temat i bardzo niepokojące, mroczne materiały otrzymaliśmy od jednego z widzów. Dlatego przyjechaliśmy tutaj, kompletnie nie znając miejsca, w środku lasu, żeby sprawdzić, co się dzieje w środku. Idziemy. No ja cię sumie. Z informacji oraz zdjęć, które do nas dotarły, możemy mieć przed sobą drugi dom dusz. Nie umieszkam się tego tutaj użyć, tego określenia. Ale zobaczymy, jak jest w środku. Widzimy, że już na pewno jest. Tutaj jest zejście do piwnicy. Tu są jakieś stare fundamenty. Tam jest jakiś stary budynek. Wszystko jest mega poniszczone. Dom stoi na jakichś takich krokwiach. Tak, wygląda dosyć niestabilnie na pierwszy rzut oka. Pytanie, czy wejście główne nie jest tutaj i się nie wchodzi na górę? No, wejdziemy. Tak jak widzicie, mam ze sobą detektor od razu. Tak, musimy zaznaczyć, że to będzie nasz regularny projekt. Będziemy chcieli przeprowadzić badania w tym miejscu, ale najpierw wchodzimy na takie rozpoznanie, bo w budynku jesteśmy pierwszy raz. Dlatego jesteśmy wyposażeni w dwie kamery Panasonic z filtrem Nightshot. Nigdy nie wchodzimy od piwnicy. Tym razem to zrobimy. Zapach już jest interesujący. Halo, czy jest tutaj ktoś? Halo? Dobra. Musimy wydawać pytania. Nie wiemy, czy ktoś tutaj z nami jest. Tutaj są schody na... Co? Czytam napisy. Tak, co prawda... markerem. Piwnica wydaje się wypasowana, ale normalna. Wchodzimy na górę, schody do... Mieliśmy takie taką baterię w domu na Mazowszu. Wszędzie czuć zapach pentagramu jakiś. Ale też trochę mi to przypomina dom dusz. Tak, czuć. Myślałem, że tu jest krzyż, ale nie. Ale tu już jest krzyż. Namalowany do góry nogami, 3/6. Ale tak, wchodzimy na górę. Góra jest, również te schody są takie bardzo niebezpieczne. Tu również pentagram. Taki letni schody. Tutaj trzeba. Uważaj na to, co pod stopami. Tak. Czy jest stabilnie? Będziemy musieli to zweryfikować za chwilę. O! To co. A jednak. Jednak to jest ten. Ktoś się musiał naprawdę postarać. Ale właśnie, bo dlaczego tutaj przyjechaliśmy? Bo dostaliśmy materiały, filmik i wiadomość od naszego widza, który zawierał właśnie mniej więcej również ten malunek, ale też pewien element, który, nie ukrywam, ściągnął nas tu podwójnie. Była to wbita na czymś głowa manekina, oblana jakąś farbą czy czymś w podobie.
czego tutaj właśnie nie dostrzegamy. Być może zostało to już sprzątnięte, wyrzucone, zdewastowane. No ale jak widać, pozostałość po tym malunku bardzo dobrze się jeszcze zachowała. Zastanawiam się, na ile to jest świeżo pomalowane, żeby można było nanieść na to czerwoną farbę. Wydaje się, jakby było namalowane wczoraj, co nie? Takie dosyć świeże. Ktoś ma naprawdę, oprócz tego, że robi takie malunki dziwne, napisy, to ma talent, bo to jest całkiem nieźle namalowane. No i oczywiście standardowe napisy po łacinie. Lucifer Dominus Mefs. Oczywiście nie wypowiadam tych słów w celach wezwania kogokolwiek. Ja je po prostu wyczytuję. Też spróbujemy je teraz zarejestrować, żeby być może później spróbować je odczytać, przetłumaczyć i pokazać wam na ekranie. Oczywiście standardowe 3/6 odwrócone krzyże. Nie mówimy, że to są oczywiście sprawki satanistów, bo wiecie, jakie my mamy do tego podejście. I też mamy świadomość, że sataniści nie chodzą po takich budynkach i nie malują takich obrazów na ścianach. W takim razie pytanie pozostaje, kto? Czy ktoś, kto się tym interesuje, ale nie zagłębia się w ten temat? Czy po prostu ktoś, kto chce sobie zrobić jaja? Radek, tędy wchodziliśmy? Tak. Już nie pamiętam. Tak. Wyszliśmy przez... No dobrze, może zróbmy tak, że zobaczymy, czy na działce... Czy jeszcze czegoś nie ma ciekawego na zewnątrz? Budynek. Może ktoś jest na zewnątrz, właśnie to jest interesujące. I po tym wstępnym rekonesansie weźmiemy sprzęt. Porozstawiamy kamery, damy im chwilkę popracować, tak jak standardowo żeśmy to przeprowadzali zazwyczaj, a potem wejdziemy do środka i spróbujemy nawiązać jakiś kontakt. Być może coś tu zostało przywołane. Tutaj chyba już nic nie ma. Jeszcze był jeden budynek z okna, widziałem. Tak, ale to chyba... I on jest po tamtej stronie chyba. Albo po tej. Albo tej chyba. Tak, tutaj. Tej? Tak. No teraz chodzenie po takich chaszczach nie jest dla nas żadnym problemem. Jesteśmy odpowiednio wyposażeni w końcu. Spodnie, wysokie buty na grubej podeszwie, rękawiczki z militaria.pl. Polecamy wszystkim zajawkowiczom urbexu, czy po prostu takiej pasji, jaką mamy my. No to klimat jest niezły. Jeszcze drzwi otwarte. No i widać, że mogło być to miejsce. Miejsce noclegu. Noclegu. Stare telewizory. Tak, tutaj nie, tu też. Aha. Nie będziemy go denerwować. Miejsce lata, albo jakiś ptak. No ale to jest... Ktoś sobie zrobił domek letniskowy. W domku letniskowym. A tutaj wbudowana jakby studnia albo coś takiego, stare telewizory. No to jest typowy domek. Małe buciki. Być może kiedyś ktoś się tutaj taki młody przechadzał.
bardzo interesujące miejsce nam podesłał nasz widz. Co? Bardzo dziękujemy za to miejsce i będziemy starali się je sprawdzić. Zawsze lubię takie ciekawostki. Złoty chłopak. Co my tu mamy? Mówi admirał. 18 sierpnia 1995 rok. Nie byłem człowiekiem Wałęsy. Ciekawe. Dosyć stara gazeta. Została wydana 3 lata po tym, jak przyszedłem na świat. Więc wiekowa. Jeszcze jakieś ciekawostki. Stryk. Światło oczywiście nie działa. No ale dobrze, jakaś sterta. Śmieci, ale nie po to tutaj jesteśmy. Rozejrzymy się jeszcze po terenie i zadecydujemy, co robimy dalej. Tutaj nie chcę bardzo świecić, bo obok jest najwidoczniej budynek mieszkalny, ale chatka od razu się kojarzy z jakimś horrorem. Ostatni dom po lewej, czy coś w tym rodzaju. Jest ponownie ściana z no, robiącymi niezłe wrażenie malowidłami, trzeba to przyznać, chociaż nie pochwalamy tego typu rzeczy nawet w tego typu ogłoszonych obiektach, ale robi to wrażenie i nawiązując do jeszcze jednej historii, którą udało nam się właśnie zweryfikować, nie wiem czy jest prawdziwa czy nie, musielibyśmy dotrzeć do jakichś policyjnych akt, ale właśnie jeden z widzów, który polecił nam to miejsce, powiedział właśnie o rzekomej śmierci, o samobójstwie właściciela tego obiektu, który miał się powiesić na dole w piwnicy, więc tam też rozstawimy nasz sprzęt, nasze kamery. Tak samo zrobimy to tutaj, przy tym malowidle. No i jeszcze pomyślimy, gdzie by te nasze kamery rozmieścić. Także teraz jest czas na rozstawienie sprzętu i sprawdzenie, czy uda coś się zarejestrować. Idziemy do piwnicy, do miejsca, gdzie rzekomo popełnił samobójstwo właściciel tego domku letniskowego, jakkolwiek tego nie nazwać. Zostawimy tam siatkę laserową plus kamerę.
Tu już wszystko zostaje, tak jak jest. Jeżeli coś tu jest, albo zostało sprowadzone, albo po śmierci nie mogło... Co jest? Czy się przerwałem? Dyktafon jest rozładowany? Nie, powinien być. Przepraszam. Jeżeli coś tu jest, albo zostało przywołane, albo nie mogło opuścić tego miejsca po śmierci, lub jest tu właściciel tego miejsca, to prosimy o jakiś znak na nagranie się na jednej z kamer, na pokazanie się w tym miejscu i uwiecznienie się na jednym z nagrań, bądź wydanie z siebie jakiegoś dźwięku, poruszenie czymś. Będziemy bardzo wdzięczni. Się z samochodu, że widziałem jakiś odblask latarki w środku, więc na wszelki wypadek wyciągam. Ja też wyciągam. Gaz pieprzowy. Też słyszeliśmy jakieś kroki, ale równie dobrze mogły być to zwierzęta. Tu po prawej. Co? Na prawo. Chodzimy po tym? Chyba, że dołem. Możemy dalej. O, jakby dokładnie w tym pomieszczeniu widziałem ten refleks, ale mogło to dobiegać gdzieś z tamtej strony. Nie jestem teraz pewien. Zawsze warto być ubezpieczonym, przygotowanym na wszelkie ewentualności.
czy jest tu ktoś z nami w tym budynku. Ktoś, kto nie należy do tego świata, kto odszedł z tego świata, ale z jakiegoś powodu nadal w nim pozostaje. Duchowo nie może stąd odejść. Czy właściciel tego miejsca jest tutaj z nami? Możesz dać nam jakiś znak. Czy możesz stanąć przede mną? Możesz stanąć koło Radka? Pokaż się nam. Jesteśmy tu i czekamy na ciebie. Jesteś tu z nami? Czy ktoś jest tutaj z nami? Czy ktoś jest w tym budynku, w tej piwnicy? Dawny właścicielu, czy powiesiłeś się tutaj? Daj jakiś znak. W miejscach trzeba szukać znaków, wskazówek w każdym możliwym zakamarku, bo nigdy nie wiadomo, co można przeoczyć.
Gotów? Tak, jesteśmy w tym momencie w piwnicy. Zrobimy coś, czego nie robiliśmy na innych projektach, czyli nagramy sesję EVP w kilku miejscach. Tak, ale to też jest, zaznaczmy, sugestia naszych widzów, a dokładnie użytkowniczki, która wysłała do nas prawdopodobnie maila z takimi właśnie dłuższymi sugestiami, jak według niej to powinno wyglądać. No i my też sugerujemy się często wami, waszymi opiniami i staramy się wprowadzać to wszystko w życie, w nasze projekty. Więc za głosem i za mailem tej właśnie koleżanki, przyjaciół właśnie nie toperz do nas, postaramy się przeprowadzić krótką sesję tutaj, w piwnicy. Jeżeli nie doszukamy się reakcji, będziemy próbować dalej. Bodajże piwnica, jak już mówię. Dom w lesie, sesja EVP 1, piwnica. Przychodzimy tutaj w pokojowych zamiarach, nie mamy złych intencji. Czy zginął tutaj właściciel tego budynku? I czy jest tutaj z nami, czy może dać jakiś znak? Korzystaj z naszej energii, żeby przekuć ją w swoją energię i w jakiś czyn. Wiemy, że to nie jest łatwe, ale jeżeli możesz czymś poruszyć bądź wydać jakiś dźwięk, żeby dać nam jakiś znak swojej obecności, zrób to. Jeżeli umarłeś tutaj i nadal z jakiegoś powodu tutaj jesteś z nami, daj nam jakiś znak, wydaj jakiś dźwięk. Teraz, prosimy. EVP 3, Faster, dom w lesie. Może w tym pomieszczeniu jest dusza, która nie odeszła jeszcze z tego świata i z jakiegoś powodu błąka się, bądź została tu przywołana. Prosimy o jakiś znak. Jakaś zła moc została tu przywołana, bądź wezwane zostało jej imię, niech się ujawni.
Jeżeli jakaś zła, mroczna moc jest w tym budynku, wzywamy do ujawnienia się. Wypowiedz się w języku, którego nie usłyszymy, ale które zarejestruje nasze urządzenie. Ostatni eksperyment w naszym wykonaniu w domu w środku lasu. Lampa ultrafioletowa, która być może wskaże nam jakieś ślady, których nie widzimy gołym okiem. Uważaj pod nogi. Sprawdzaliśmy tą ścianę? Jestem jej bardzo ciekaw. Ale wydaje się, że wszystko standardowo. W kolorach, które dostrzegamy. Tak do końca nie ufał tym schodom. Boczą się pode mną.
robię to, ten eksperyment z lampą. Czuję się jak w prawdziwym nawiedzonym domu, w którym możemy dostrzec jakieś ślady dziwne. Jest tego wymiaru. Zawsze taka wkrętka się pojawia. No tak, nic nie było. Zobaczymy jeszcze. Kolejne miejsce polecone nam przez jednego z naszych widzów. Kolejne miejsce, które było do sprawdzenia. Dziwny, mroczny budynek w środku lasu. Byliśmy w środku. Fizycznie nic nie odczuliśmy. Będziemy chcieli sprawdzić, czy zarejestrowały coś nasze kamery, czyli standardowa procedura. Jeżeli coś wyjdzie, oczywiście przekażemy Wam to w materiale. Już to oczywiście zrobiliśmy. To jest takie nasze podsumowanie po wyjściu z budynku. Wyszliśmy dosłownie 5 minut temu. Prowadziliśmy kilka zmian, które będziemy stopniowo zmieniać w naszych projektach, żeby były one bardziej ciekawsze, bardziej dynamiczne i bardziej efektowne. Chociaż efektowne użyję w cudzysłowie tego słowa, ponieważ my w naszych filmach wszystkiego nie koloryzujemy, tylko pokazujemy Wam całą prawdę, to co nam zanotowały nasze przyrządy, a nie nasze odczucia, więc jeżeli coś się działo w budynku, to oczywiście o tym będziecie wiedzieli. Tak jest. Chodzi o to, że jakby te nasze projekty kontynuujemy po krótkiej przerwie, jaka nastąpiła, i chcemy wprowadzać pewne zmiany, pewne ulepszenia. Oczywiście Wasze sugestie są dla nas najcenniejsze. Na tę chwilę pierwszy projekt po krótkiej przerwie. Pojawią się też, jeżeli już się nie pojawiły, projekty z nowej serii Na tropie tajemnic i dodatkowe inne materiały na kanale. Także subskrybujcie, dołączajcie do naszej grupy, dołączajcie na Instagram. To jest dla nas bardzo motywujące i co, wracamy. Tak, i noście maseczki. Do usłyszenia.